Nie wierzę w to, widzowie, StumbleGuys dodał nowy skin, coś specjalnego już w sklepie, nazywa się bardzo śmiesznie, Cayo Fuego, tak się nazywa właśnie ten skin, mamy na niego 2% szansy, jest to oczywiście skin coś specjalnego, świeżo dodany przez deweloperów, czy też po prostu twórców gry StumbleGuys. Słuchajcie, to około kosztuje 125 gemów, czyli nie aż tak dużo, my oczywiście sobie nim zakręcimy i dzisiaj obowiązkowo go zdobędziemy. Proszę, za pierwszym razem, widzowie, widziałem go, ale nie dostałem go, aby widzowie stawcie łapeczkę i subskrybujcie. Obowiązkowo, ponieważ dzisiaj będziemy kręcić tym kołem, dopóki nie dostaniemy właśnie tego skina, coś specjalnego. No widzowie, ja zawsze po prostu zbieram te skiny, jak jakiś wychodzi, to muszę go mieć od razu pierwszego dnia. I miało tak blisko, było tak blisko. To też jest jakiś bokser chyba. To jest pierwszy skin boksera, coś specjalnego. Chociaż nie, tak naprawdę nie. No nie mogę, ta gra jest najgorsza. Prawie to dostałem dwa razy. Było tak blisko, widzowie, a tylko z 2% szansy na niego, czyli dosyć mało, żebyśmy mieli gwarantowaną, że tak powiem, szansę na jego zdobycie, to powinniśmy zakręcić 50 razy tym kołem. Wtedy mamy tak naprawdę, no, gwarantowane szanse, no bo 2% razy 50 to jest 100. Uwaga, ale proszę, tym razem mamy to. Nie, nie mamy tego. Co to? Ja myślałem, że to na pewno staniemy. To jest niemożliwe. Przecież ja byłem pewien, widzieliście teraz, że akurat ja już byłem pewien, że to się zmieni na te skince specjalnego, ale niestety. Dobra, kręcimy dalej. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Proszę, może teraz. Jajajajajaj. Nietypowy też nie jest zły. Jak to nie jest duplikat, to jest właśnie najważniejsze. Niestety ja chcę Cayo Fuego, Cayo Fuego. Skin Cayo Fuego, moi drodzy. To jest najśmieszniejsza nazwa skina, coś specjalnego, jaką w ogóle widziałem, tak? Cayo Fuego, co jest? Dobra, kręcimy dalej, widzowie, oczywiście 10 razy, kolejny raz kręcimy właśnie tym kołem. I może tym razem nam się uda, bo ostatnio, znaczy jak ostatni raz kręciliśmy 10 razy, to aż 3 razy praktycznie mieliśmy tego skina. No niestety, oj, teraz też prawie go mieliśmy. Naprawdę, obłos, naprawdę, gra mi się wydaje, że specjalnie tak robi, że prawie ja dostaję tego skina, żebym ciągle kręcił tym kołem, no bo serio, ja nie rozumiem inaczej, jakby to działało. No mam nadzieję, że to zdobędę, na pewno to zdobędę. Nie ważne, czy gra mnie tutaj oszukuje, czy próbuje mnie tutaj, wiecie, strollować, że go dostanę, a tak naprawdę go nie dostanę. Ja po prostu otwieram to koło, dopóki on mi tutaj nie wypadnie. No i na razie mamy takie średnie szczęście. Chociaż raz prawie go dostaliśmy. Dobra, proszę, może teraz mi się poszczęści. Proszę, proszę. No i nie, bo znowu bardzo blisko, niestety. No troszeczkę nam tutaj zabrakło, ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Może tym razem, ajajaj. Nie, tego już mam, tego już mam, to już jest duplikat. Oczywiście, same duplikaty tak naprawdę ja poluję tylko na tego jednego skina, coś specjalnego. Tego już też mam, już mi nie raz on wydropił. Może coś innego, może coś takiego nietypowego. Co, panowie, StumbleGuys? Prawie, prawie, prawie było. Niestety to również jest duplikat. Może tym razem, może teraz nam się na pewno uda. No błagam, no musi nam się udać. I niestety nam się nie udał. Ale przynajmniej to nie jest duplikat. Jeden nie był duplikat, wow, no masakra. Nie no, widzowie, oczywiście, że kręcimy dalej. Kręcimy po raz trzeci, już 30 razy nam kręcimy i niestety tego skina, chciałem powiedzieć, że tego skina specjalnego coś nie widać, ale jednak go było widać, tylko no go niestety nie dostaliśmy. Może teraz, może tym razem, nie, nie, nie. No nie jest to, ale dobra, blisko. Jesteśmy, że tak powiem, bliżej. Może teraz jakaś legenda, a następnie coś specjalnego. Co wy na to, panowie StumbleGuys? Nie, tego Wikinga już mam niestety. Natomiast kręcimy oczywiście dalej i uwaga, uwaga, proszę, 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 mamy to! No nie, nie wierzę! Nie wierzę, widzieliście to? Ja byłem pewien, że już go dostałem! Nie! StumbleGuys, ajajaj, coś mnie chyba ta gra po prostu nie lubi, ale oczywiście kręcimy dalej. Dopóki go nie zdobędziemy, to kręcimy cały czas, po prostu dopóki nam się nie skończą żetony, a nawet jak się skończą, znaczy te klejnoty, żetony, to i tak dokupię je, żeby tylko tego skina zdobyć. To jest po prostu niesamowite. Ja na tą grę wydam tyle pieniędzy, ale widzowie, to jest oczywiście tego warte i prawie to miałem. Prawie, ale niestety prawie to za dużo. No więc czekajcie, no musimy kręcić cały czas. Ja naprawdę nie poddam, ja się po prostu nie poddam, dopóki tego skina nie dostanę. No, ja nie wiem, kręcę cały czas. Nieważne, ile gemów by mi to zajęło, nieważne, ile bym musiał wydać na to pieniędzy. Na razie mam przygotowane 7000 gemów i tylko jeden nieduplikat. I to jest ostatni przedmiot, no nie wiem, mam 3000 gemów, czyli możemy za... Nie, nie, to koło! Zakręciłbym z kołem, dobra, to koło, let's go, widzowie! Koło emotek, ja już mam wszystkie te emotki, więc naprawdę to była strata gemów, ale trudno, dobra, akurat to jest akurat fajne koło i mi się, tak powiem, fajnie, ale spoko, jest ten skinek, bardzo mi się podoba, no skiny coś specjalnego generalnie są mega fajne. Niestety, StumbleGuys próbuje mnie jak najbardziej naciągnąć na moje ciężko zarobione gemy, no i jak widzicie, niestety, tracę teraz, nie mogę po prostu, aż mi się chce płakać, jak widzę, jak moje gemy po prostu
przepadają i nie dostaję tych skinów, które chcę, widzowie, więc jak sami widzicie, jeżeli wy próbujecie otworzyć tego skina, to życzę wam jak największego powodzenia, ale to jest po prostu niemożliwe. Znowu epicki przedmiot, ja już nie mam siły, ale może tym razem nam się uda. Proszę, teraz na pewno. Było blisko, prawie legenda, ale no prawie to troszeczkę za dużo powiedziane. Może teraz, bardzo proszę i dostałem rzadkiego skina. No mogło być lepiej, zawsze mogło być lepiej, ale może teraz. O, było bardzo blisko jednak. Tak blisko, że no niestety nie zdążyliśmy go. No jednak troszeczkę za daleko. Dobra, może teraz, no nie, teraz też jakiś rzadki. No i ten ziomek jeszcze, ja nie mogę. Tego żołnierza, czy też po prostu rycerza, to ja dostaję chyba 100 razy już przy tym kręceniu. O, tego ziomka chyba też. No ja nie mogę, same duplikaty, widzowie. Tracę nadzieję, ale oczywiście my się nie poddajemy. 2500 gemów. Czy ja stracę wszystkie moje gemy, które zarobiłem? Moje ciężko zapracowane, zielone, lśniące gemiki. No wszystko oczywiście pójdą na to koło. Proszę. Teraz może dostanę. No się wkurzę naprawdę. Już 40 razy chyba kręcę tym kołem. Serio, to jest najdłuższe moje kręcenie. Było jeszcze raz kręciłem tak kołem, żeby zdobyć skin legendarny. I też kręciłem 60 razy. Teraz kręcę chyba 50. No po prostu nie wytrzymam. No proszę, ej, jak ja teraz nie dostanę tego akurat skinka, to się naprawdę wkurzę, bo no wydałem wszystko. Wszystko, co miałem praktycznie. Zostanie mi ostatnie 10 spinów i oczywiście wydam je na tego nowego skinka. Na nowiusieńkiego skinka, który na pewno da mi szczęście. No proszę, dajcie mi tego skinka. Ja proszę o tak dużo. Mam wszystkie te przedmioty. Nie chcę ich. Oddam wam te wszystkie gemy, to wszystko. Ja chcę po prostu tego jednego właśnie, że tak powiem, skina tego nie wiem jak go się nazywa. Nawet już zapomniałem jak się nazywa, ale śmiesznie się nazywa. To ja naprawdę nie mam pojęcia, ale proszę, no dajcie mi coś specjalnego. Uwaga, uwaga. I nie, oczywiście nie dostajemy coś specjalnego. Czy ja naprawdę same duplikaty będę dostawać? Błagam, błagam, tylko nie dzisiaj. No muszę zdobyć ten skin. Przecież mamy 2% szansy. Ja już powinienem go zdobyć poprzednim kręceniem. Same duplikaty. Ja, widzowie, nie podajemy się. Równe 2500 gemów. Wszystkie moje klejnoty poszły, widzowie. 10 razy. Ile już kręcę? Chyba 60 razy coś takiego. To będzie 60 kręcenie. Ale proszę, teraz musi się udać. Proszę, nie. Nie mogę, już tak dawno nie widziałem tego skina, coś specjalnego. Ja proszę, bym go tylko dostał. Tylko nie, znowu go nie mam, dobra. Mamy jeszcze ile? 8 prób, 7 nawet. Dobra, nieważne, proszę. Ale już się zaczyna pokazywać, proszę, teraz. Nie, teraz niestety znowu rycerz. Nie, ja chcę tego skina lepszego, coś specjalnego. Proszę cię. Nie, to też nie jest to niestety. Kubka, no dobra, zobaczymy sobie, może dalej polecimy. Proszę, ja tym razem, no nie, już go widziałem, już mi chyba nie przeleci. Świetnie, dobra, 5 kręceń, 4 kręcenia nam zostały. Niedobrze, proszę. Dajcie mi. O, mamy to, let's go. Kajofuego, widzowie. Zdobyliśmy tego skina, jedziemy. Nie, dobra, jakbym go dostał go drugi raz, widzowie, to mi się naprawdę aż zdenerwował. Serio, bo zakręciłem już tym chyba 60 razy i wydałem 7000 gemów na to coś, proszę, dobra, jeszcze jeden taki skinek Kajofuego, nie zdziwiłbym się, ale niestety go nie dostaję. Dobra, mam to gdzieś, proszę, kończę z tym kołem, nie chcę cię widzieć, ty kole. Dobra, jestem tak zły na to koło, widzowie. 50 gemów, to jest po prostu jakaś tragedia. A miałem ich, przypominam, 7000 i po, więc troszeczkę, tak powiem, zużyliśmy na to, ale uwaga. Wow, ej, on jest fajny. On ma takie ogniste pięści i nawet to chyba nie są pięści, są jakieś takie żelazne. Co to jest? Nawet nie wiem, on ma w ogóle bandaż tutaj. Dobra, widzowie, musimy to sprawdzić w gierce. Zobaczmy, jak ten skin prezentuje się właśnie tutaj. Jest fajny, dobra, podoba mi się. Jako jedyny jestem. Aj, co, nikt tego skina nie ma, widzowie, bo jest tak drogi. Ała! No i dostaję, czekajcie, muszę tutaj przejść, okej. Okay. A zobaczmy, jakbyśmy użyli emotki buta. Ta emotka buta wodna bardzo ładnie pasuje właśnie z tym skinem. Ej, nawet te kroki te z tyłu pasują nawet do tego skina, bo są takie czerwone. Czy mam w ogóle czapkę? Nie, to jest ogień! To jest ogień na jego głowie. I ja nie wiem, widzowie, co tu się dzieje? On ma w ogóle naprawdę fajnie, że to ogniste, że tak powiem, ręce i ta ognista głowa cały czas się rusza. Jest naprawdę fajne i to jest tak potężny skin. A właśnie bang, a pięć jest dosyć normalna. Dobra, przejdźmy sobie i zobaczymy sobie dalej. Patrzymy dalej i dostajemy Jungle Rolla, czyli mapa, która trzeba być, no dobry na tej mapie, bo inaczej się tego raczej nie przejdzie, ale dobra, lecimy. O, super, ej, w sumie ten skin jest takim troszeczkę jakby ulepszeniem chyba skina z karnetu za 30 poziom, jak się nie mylę, tego, który właśnie stoi obok nas, o tego właśnie typka z niebieskimi włosami, tak mi się przynajmniej wydaje. Co prawda ten akurat skin, który ja mam, coś specjalnego,
tego jest o wiele lepszy, bo te ognie są po prostu ogromne i nie dość, że on ma je na rękach, ma też je na głowie, więc bardzo, ale to bardzo fajnie. Dobra, idziemy sobie tędy. Oj, tutaj widzę dużo osób, używają emotki buta, ja muszę być ostrożny, proszę. Nie używajcie na mnie emotek buta, nie używajcie na mnie emotek buta, błagam was. Panowie, dobra, dobra, idziemy tędy, idziemy tędy, idziemy tędy, idziemy tutaj, skok, dobra, ładnie, 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 dobra, skaczemy po raz drugi. Dobra, emotka buta, sorry, musiałem cię kopnąć, let's go, let's go, idziemy teraz, idziemy, 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 musimy się tutaj przedostać. Cyk, 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 dobra, jedziemy tu, uda mi się, emotka buta, myk, świetnie, łód, jak ta emotka buta działa i teraz walczymy o wygraną. Nie, Biedronki na ostatnią mapę, no naprawdę, ja nie mogę, mogliby jakiegoś Lava Landa, bo Lava Flora dać, a tutaj oczywiście Biedry, dobra, Biedronka, okej, okay. Musimy być ostrożni, dobra, będziemy musieli niestety uderzać naszą potężną, że tak powiem, pięścią w osoby, żeby one mnie najpierw nie uderzyły. Oj, proszę mnie nie uderzać, ale co, ale jest respekt, widzowie, to jest po prostu skin z respektem, ponieważ bardzo mało osób go ma, ponieważ tak naprawdę on dopiero co wyszedł, no i dodatkowo, widzowie, ciężko go zdobyć, naprawdę ciężko go zdobyć, więc to jest naprawdę, wydaje mi się, mega duży szacun. Oj, 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 uważajmy tutaj, uwaga, dobra, robimy tak, bang, dobra, sorry, wariacie, przepraszam cię, nie, on mnie zaraz uderzy, dobra, bo zaraz tutaj będzie niefajnie, uwaga, meg, dobra, 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 musimy tutaj uderzać właśnie chyba, oj, 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 jaki cios tutaj mu zawalił, dobra, o nie, o nie, o nie, uwaga, 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 o nie, on dostaje, ten kapitan dostaje, dostaje kapitan, ała, proszę, proszę, nie, nie wierzę w to, nie wierzę w to, to nie jest moja wina, ktoś na mnie użył emotki, no i niestety odpadłem, ale muszę wam powiedzieć, że ten skin jest zaskakująco dobry i bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Czy ułatwia nam wygranie gry? Wydaje mi się, że nie, ale fajnie wyglądają te właśnie takie ogniste ręce, jego ogniste włosy, to jest całkiem dobry skin. Jak macie gemy, to sobie go oczywiście tutaj odbierzcie, znaczy tak naprawdę, no wydropcie, ale jak sami widzieliście, ja musiałem wydać 8000 gemów. Mam nadzieję, że wy go zdobędziecie tylko jednym kręceniem. W każdym razie zostawcie łapeczkę i subskrypcję na my. Widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!